mów dopóki możesz, tak? Bo ja mam tendencję, że w którymś momencie mogę ja mówić, ty wyjdziesz, a ja mówię dalej cały czas, nie? Ty wrócisz, ja się nie zorientuję. Track Show, Open Day, Hik Vision w firmie Eldcrack System. Drodzy Państwo, witamy serdecznie. Przedstawiam Łukasz. Łukasz, ty mnie teraz przedstawisz. Mirosław, jakby coś. Mirosław, tak. Witamy już wszystkich. Witamy wszystkich serdecznie. Nadajemy na żywo. Potem będzie to pocięte i Państwo już tego nie zobaczycie, tego co będziemy między sobą rozmawiać. No cóż, no, Łukasz, ty za coś odpowiadasz w firmie Hik Vision. Ja nie wiem za co, mam nadzieję, że w krótkich słowach nam o tym opowiesz. Witamy Was serdecznie na naszej ziemi krakowskiej, na dzisiejszym spotkaniu z nami, z klientami naszymi. Myśmy zaprosili tam dosyć sporą grupę, zobaczymy czy przyjdą. Mam nadzieję, że będą, bo już się zjeżdżają, schodzą. Kilka słów na ten temat całej idei tego spotkania, które się dzisiaj u nas tutaj odbywa. Czy mógłbyś? Tym bardziej. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Łukasz Liki, w firmie Hik Vision odpowiadam za dział techniczny. I w dziale technicznym tak naprawdę, poza takimi eventami jak dzisiaj, pomagamy naszym kolegom w dziale handlowym, w dziale projektowym, przy doborze urządzeń, realizacji projektów, zarówno tą część tak zwaną pre-sales, jak i after-sales. Także za to odpowiadamy. No i oczywiście szkolenia i roadshowy, tak jak dzisiaj. Więc dzisiaj jesteśmy tutaj z Wami, żeby pokazać nasze najnowsze rozwiązania. Najnowsze rozwiązania nie tylko jakby z zakresu CCTV, bo z CCTV ogólnie Hik Vision jest już dosyć znany, ale też chcemy pokazać klientom nasze inne produkty, tak zwaną część non-video, jak my to określamy. I są to między innymi oczywiście system alarmowy, kontrola dostępu, terminale do kontroli dostępu, nowe terminale z funkcją pomiaru temperatury, to pewnie już dobrze znacie ten produkt. Hit przecież. Oraz, Hik Vision. O. Oraz ostatnio jest nowość, bardzo ciekawy produkt, w sumie można powiedzieć takie dopełnienie portfolio, bo jest to switch, który jakby każdy używa w CCTV, ale ten switch, który możemy podłączyć do systemu CCTV, nim zarządzać, zobaczyć topologię sieci, zobaczyć jakie urządzenie na jakim porcie jest, na żywo badać przepustowość, więc dosyć fajne urządzenie, które jakby dopełnia całe portfolio naszych produktów. No i na pewno jest bardzo przydatne z punktu widzenia użytkownika i powiedzmy konserwatora systemu, gdyż wielokrotnie się zdarza tak, że jedziemy na instalację i tak naprawdę nie wiemy, co w tej sieci się dzieje, co w tych szafach się dzieje, więc tutaj wystarczy kliknąć i... Łukasz, ale ja tego nie kupię. Ja tego nie kupię, ja nie chcę tego kupować. Switch to switch, no po prostu macie switch, brakowało wam i teraz macie jeszcze switch. A on jest nazwą Hik Vision? Oczywiście. A, wiedziałem. Czyli po prostu cała linia teraz, tak? Tak. W zasadzie, czy jakby tak by podsumować, macie telewizję, macie systemy alarmowe, kontrola dostępu jest tam gdzieś zaszyta, tak? Tak. Gdzieś tam. Macie wideodomofony, macie domofony i macie switch. Czego wam jeszcze brakuje? Na pewno by się znalazło kilka rzeczy. No jeszcze a za czym tęsknicie? Co byś jeszcze tam chciał? Jeszcze nie wymieniłeś oczywiście ścian wizyjnych, digital signage i też dalej. I wszystko jeszcze obrandowane Hik Vision też. Ogólnie, tak. Jeżeli wziąć pod uwagę naszą firmę, jest tak, że my chcemy być dostawcą całych rozwiązań, całych systemów i do tego dążymy. Nie mamy w portfolio systemu pożarowego, ale za to mamy program partnerski, Technology Partner Program, gdzie mamy producentów, aż jednego producenta, który z nami jest bardzo mocno powiązany i budujemy razem projekty, gdzie telewizja, systemy Hik Vision współgrają z systemami też PEPOSZ. Czy ja od razu przerwę, czy to jest pierwsza zapowiedź tego, co się pojawi w przyszłym roku? To znaczy? Systemy przeciwpożarowe? Nie. Za dwa lata? Nie, trzy. Na razie nie mamy takich planów. Nie. Czyli w przyszłym roku, drodzy Państwo, się pojawi prawdopodobnie nowa centrala pożarowa z czujnikami pożarowymi. To oczywiście to jest tajemnica. Sam zdajesz sobie sprawę, że to nie jest tak prosto, tak? Wiem. Zdobycie atestów dużo jest łatwiej i przyjemniej nawiązać współpracę z partnerem. Z gotowymi już. I iść razem, wspólnie. Niż tutaj próbować coś samemu, tak? Bo to nie zawsze się udaje i nakłady, koszty i tak dalej są niewspółmierne do
No wiem. Ale wiesz co, no Hikvision cały czas nam się wszystkim, drodzy Państwo, mi też tak się kojarzy, no przede wszystkim telewizja przemysłowa, tak? Czyli i tak wyszliście z brandu, który jest kojarzony z telewizją, tak? Potem się pojawił dopiero system, nazwijmy to domofonowy, wideodomofonowy, jakaś taka ewolucja w tym kierunku. Mimo wszystko, no trochę spójna, bo tu jest kamera i tu jest kamera, tak? No ale system alarmowy to już zupełnie inna bajka. Czyli ja bym tak nie odkładał tego, że to prawdopodobnie w przyszłości tego nie będzie, aczkolwiek zgadzam się, że masz rację tutaj, przejście przez całą tą ścieżkę atestów no jest trudne w systemach pożarowych, a już potem przejście przez mentalność też użytkowników. Tak? No tu mamy parę brandów takich w Polsce sprzedawalnych, więc po co w zasadzie z nimi walczyć, jak można z nimi współpracować. A zatem, drodzy Państwo, prawdopodobnie w przyszłym roku nie pojawi się system przeciwpożarowy, to od razu mówimy za 2 lata. Co robisz, żeby się odstresować? Bawię się. Można powiedzieć, dość oryginalnie, tak. Mogę powiedzieć. A w co się bawisz, można powiedzieć? Przede wszystkim bawię się z moimi dzieciakami. O, czyli rodzina. Rodzina jak najbardziej. Rodzina jak najbardziej. Jest taka tablica, to ja bym napisał tutaj rodzina, główny odstresowacz. To jest dobra wiadomość. Ale też czasami lubię się tak po prostu wyłączyć, odpalić sobie konsolę, słuchawki na uszy i tak sobie, nie wiem, popykać w jakąś grę. A zadam pytanie, bo zwykle ludzie piszą, że interesują się tam jazdą na rowerze, chodzę po górach, chodzę po lasach, pływam po jeziorach, po morzach. Czy ty w ogóle coś z tej bajki? Znaczy tak, jeżeli chodzi o zainteresowania, to ja lubię fantastykę. Ale fantasy jest w sensie czytanie, oglądanie? Czytanie, oglądanie, ogólnie konsumowanie treści takiej fantastycznej. Teraz na przykład bardzo czekałem na premierę filmu Duna, która niestety została przesunięta ze względu na panujące warunki. Natomiast to też jest jedna z moich ulubionych powieści, tak czekałem z utęsknieniem na ten film, a niestety muszę poczekać jeszcze rok. Muszę się przyznać, że od razu się pochwalę, ja mam tą książkę. Znaczy słowo ja mam jest złe, bo to nie ja ją mam, tylko mają kto inny, jest u mnie w domu. Warto przeczytać w takim razie. Najbardziej. Kurczę, blate, to dobrze, żeśmy się spotkali, bo ja nie wiedziałem, co z tą książką zrobić. To ja ją przeczytam. Dobra, czyli fantasy. Jeżeli fantasy, no to znaczy, że twój umysł pracuje właśnie w takiej przestrzeni trochę abstrakcyjnej. Z wykształcenia ty jesteś... Z wykształcenia jestem elektrykiem. A, czyli generalnie nie filologia, nie filozofia, nie humanistyczne, nie. Jesteś techniczny. Typowo techniczny. Też typowo techniczny. Czyli technologia cię siłą rzeczy kręci. Tak. Znaczy to było jakby mówiąc o fantastykę, co ja muszę zawęzić to trochę do science fiction, czyli bardziej ta część science niż fiction. I jakby to też jakby dyktowało... Bardziej science? Tak. To tak jakby bardziej dyktowało jakby moją podróż całą, począwszy od wyboru studiów, poprzez pracę i tak dalej, i tak dalej. Więc w ten sposób to wszystko... To mi się zawsze podoba w tym kierunku, jak ty powiedziałeś, trochę science, to Interstellar. O, super film. Jestem fanem tego. Autentycznie jeszcze przeczytałem książkę, która gdzieś mówi o długich dziejach powstawania tego filmu, czyli samego scenariusza. No to nie jest taki oderwany od rzeczywistości. Tam jest poparte jakąś tam teorią fizyczną. No nie jakąś, bo tutaj się ludzie, przepraszam za takie wyrażenie, drodzy Państwo, to nie chodzi o jakąś, tu chodzi o konkretną. Ale jest według mnie genialnie zrobione. No, dla mnie film rewelacja. Czyli to jest też coś takiego, co jeżeli weźmiemy pod lupę twórcę Interstellar, tak, czyli Nolana, to teraz też jego najnowszy film też jakby wokół teorii, tym razem podróży w czasie, operuje i też jest bardzo ciekawe, także też jakby... Wiem, tylko że ja bym bardziej Nolana zostawił z boku, bardzo lubię, ale tych, którzy tworzyli scenariusz do tego. Nie wiem, czy wiesz, ile on się lat tworzył. On tam, no nie chcę teraz przesadzić, drodzy Państwo, to jest pewnie do sprawdzenia, ale to jest więcej niż chyba 10 lat. Czyli on gdzieś przeleżał, ktoś tam coś dopisał, grupa fizyków nad tym siedziała. Oczywiście, jak to jest w grupie 10, 5 neguje, 5 potwierdza, tak? Czyli on nigdy nie będzie jednoznaczny, ten film, bo on nie ma być filmem z zakresu obrony pracy doktorskiej, tylko to jest film dalej fantastyczno-naukowy, ale według mnie rewelacyjnie poprowadzony. No świetny. Oczywiście tutaj, gdyby z pokolenia ktoś młodszego od mojego się znalazł, to by powiedział, że nie znam się na tym w ogóle, bzdury tam są.
Nie będę polemizował. Też mnie to kręci. Też mnie to kręci i to jest ten kawałek science plus ten fiction, który jest ok. To jest to, co mi się podoba. No dobra, czyli ty uciekasz troszeczkę, nie uciekasz, to jest złe słowo, lubisz fantastykę, to cię pasjonuje, to cię wkręca, więc przy tym wypoczywasz. No to teraz wrócimy na króciutko do tego, dlaczego dzisiaj jesteście. No jesteście dzisiaj, pokazujecie technologię, którą będziecie sprzedawać, już sprzedajecie, czy już macie ugruntowaną i teraz wiecie, że to się już sprzedaje od 10 lat. To jest tak, część produktów, czy część rozwiązań, które tam pokazujemy dzisiaj w naszym traku, są to produkty, które już są na rynku. Są też część produktów, które są na rynku, ale powiedzmy w starszej formie, a my pokazujemy już tę nowszą wersję, upgrade, wzbogacenie jakiejś nowe funkcjonalności. No i jest część produktów zupełnie nowych, nowych też i dla nas, tak jak wspominałeś, ten system alarmowy. To jest dla nas nowy produkt, nowa jakby dziedzina, no, której zaczynamy się rozwijać, poruszać. Pomału do przodu, tak. No. Ten alarm dla mnie jest takim sygnałem z waszej strony, zresztą pozytywnym. Bardzo się cieszę z tego powodu, bo on jest chyba troszeczkę u nas w naszych realiach pominięty. Radio. Tak. U nas radio z alarmem to się gryzie. Tak? Gdy zrobimy tutaj spotkanie z firmą instalacyjną, która pracuje od 20 lat w branży security, powie, że to w ogóle nie można tak działać. Radio może być, ale tylko w jakimś zakresie i to tam, gdzie naprawdę nie można poprowadzić przewodów. A cały świat na radio przechodzi, tak? Czyli wy wchodzicie z tendencją tego, co jest na całym świecie. Jak najbardziej. Wiadomo, każdy rynek jest inny. W naszym rynku głównie królują systemy przewodowe i to już od wielu, wielu lat. Ale tak jakbyśmy na przykład wrócili do telewizji, kiedyś królowały systemy analogowe i przeszliśmy na systemy cyfrowe, więc myślę, że tutaj w systemach alarmowych też dużo się nie działo przez ostatnie lata, więc to było... Cementowanie, betonowanie tego, co jest, tak mi się wydaje. No nie było takich innowacji też, tak? I może też ludzie szukają tych innowacji i... osób, z którymi rozmawiamy, które już spróbowały tego produktu, no feedback jest taki dosyć pozytywny, że to fajnie funkcjonuje. Przede wszystkim możliwość łączenia i takiej konwergencji tych rozwiązań naszych, czyli jak alarm wspólnie działa z telewizją, z kontrolą dostępu i tak dalej, no to to jest fajne, tak? Jedna aplikacja, jeden interfejs i mamy wszystko. To jest taki trend, który teraz panuje. No właśnie, a ten trend no, mi się jeszcze bardziej kojarzy z tym, że to jest pokolenie ludzi, tak, wchodzących w branżę, czyli branża IT wchodząca w branżę security nie ma tego obciążenia, co branża security. Bo powiedzieli, że to jest przyzwyczajenie, kabel, no tam są certyfikaty tak samo, to nie jest prosta sprawa i to pewnie godzinami, drodzy Państwo, moglibyśmy rozmawiać, tylko chodzi o to, że tutaj jest zmiana pokoleniowa potrzebna, bo powiedziałeś, bezprzewodowy system alarmowy, znaczy czy powiedziałeś, czy nie, to nieważne, ale takie mamy i wy je macie w ofercie. Według mnie też wejdzie bezprzewodowo łączenie w telewizji przemysłowej. I czy w tym kierunku wy myślicie o rozwoju? Tak. Nie wiem, czy widziałeś, ale będziemy wprowadzać nasze nowe rozwiązanie z kamerę, z podtrzymaniem poprzez panel słoneczny z komunikacją 4G. Więc tak. Nie widziałem. A gdzie jest? Jest tutaj z wami? Nie. Dzisiaj akurat z nami nie jest, ale już niedługo będziemy mieli sample, więc na pewno będziemy tutaj się dzielić wrażeniami, jak to funkcjonuje. Widzisz, czyli to pewnie jest w tym kierunku. Tak naprawdę to jest medium, tak? Jeżeli jesteśmy w stanie zapewnić stabilne medium, nawet czy to jest bezprzewodowe, czy przewodowe, no to ta transmisja będzie działać, tak? Więc chodzi tylko o stabilność tego połączenia. A czy są gdzieś w planach takie rozwiązania, gdzie będziesz mógł postawić elementy systemu, a one nie będą między sobą się komunikowały bezpośrednio, tylko przez choćby łącza 5G? Dlaczego to pytanie? Od razu, żeby ci ułatwić, nie? Bo widzę, będzie sekundę. Boże, czy my to mamy, czy nie mamy, nie? Nie. Technologii motoryzacyjnej samochody w przyszłości gdzieś powinny się ze sobą komunikować, ale one bezpośrednio się nie będą komunikowały, tylko się właśnie będą za pomocą łączy radiowych. Wydaje się,
że ta technologia wkroczy potem w kolejne nasze branże, tak? Między innymi też branże security czy branże około security. Czy gdzieś już takie są zamysły, żeby łączyć się przez, nazwijmy to, internet bardziej? O. Rozwiązania chmurowe, tak? Mhm. Więc w tej chwili to wygląda tak, że jakby zarządzamy systemami z poziomu aplikacji, z poziomu chmury. Natomiast w przyszłości to cały czas będzie się rozwijać i nawet pod kątem bezpieczeństwa, jeżeli nie będziemy mieli możliwości tutaj fizycznie do urządzenia się dostać, tylko urządzenie wysyła informacje do chmury, w chmurze wszystko się dzieje i te informacje są odsyłane, no to tutaj też jest to duży postęp i tutaj nie możemy tutaj wejść w ten system od środka, tak. Okej, czyli jakiś tam kierunek rozwoju jest, myśmy go dzisiaj poruszyli. Nieważne, dzisiaj jesteście ze sprzętem, który jest, jak widzimy tutaj, coraz więcej osób się tam pojawia, to znaczy, że jest zainteresowanie i po to tu jesteście w zasadzie. Słuchaj, bardzo dziękuję, żeście tu przybyli i jesteście dalej tutaj jeszcze z nami. My na ten moment przerwiemy naszą rozmowę i być może jeszcze do niej wrócimy, a może nie, a może jeszcze wrócimy z innymi osobami. Zapraszamy, oglądajcie, drodzy Państwo. Jeszcze raz ze swojej strony dziękuję za przybycie tutaj, Łukaszu. I my powolutku schodzimy na dół, żeby tam porozmawiać z innymi ludźmi, gośćmi zaproszonymi przez naszą firmę. Do zobaczenia, drodzy Państwo. Serdecznie zapraszamy. Fajna formuła, tak jak mówię. Śledzę Wasz kanał. Fajne są te poradniki też, które robicie, w takiej krótkiej formie, te tutoriale na maksa.